Mam już 24 lata Polski wolnej i niepodległej. Czy właśnie o taką Polskę pan walczył? Nie, znaczy. Taka jest dzisiaj. Gdyby ktoś mi powiedział w tamtym czasie, że dożyję ja, że Polska będzie wolna, że nie będzie wojsk sowieckich, że będą otwarte granice, nie było człowieka, który by mnie przekonał, że dożyję takiego czasu. Ale musiałbym mnie poobijać mocno, żebym uwierzył, że coś takiego się zdarzy. I mimo takiej zmaltretowania byłbym najszczęśliwszym człowiekiem w całej galaktyce. Nie tylko w Ziemi, ale w ogóle w galaktyce, że dożyłem wolnej Polski. Że dożyłem czasów demokracji. A więc byłbym szczęśliwy, że dożyłem. Natomiast kiedy dzisiaj patrzę po tych 24 latach i po nawet dłużej, kiedy patrzę na przebytą drogę, ile rzeczy spapraliśmy, ile nie wykorzystaliśmy, no to muszę powiedzieć, że nie jestem zadowolony ze stanu rzeczy. A więc ma pan klasyczne moje stwierdzenie, jestem za, a nawet przeciw. A co się głównie nie podoba panu w dzisiejszej Polsce? Za mało solidarności, pieniądze partiom politycznym, zła ordynacja wyborcza, zły regulamin sejmowy. To wszystko powoduje nasze zachowania. A więc błędy popełnione strukturalne powodują błędy programowe. W latach 80. był pan prawdziwym przywódcą narodu, noszony przez Polaków na rękach. Ale dzisiaj jak się spojrzy, chociażby w internet, ale nie tylko, wiele osób miesza pana z błotem, podsądza ci od wiary. Jak pan to znosi? Wygląda, jak mówię, jako pierwszy powiedziałem, kiedy była ta euforia. Jeszcze jedno zdanie powiedziałem. Wy się cieszycie, a ja dopiero się martwię. Teraz dopiero się zacznie. To na bramie powiedziałem. A więc jako znów przywódca tamtych czasów wiedziałem, jak będzie to trudne. Ale też wiedziałem, jak mogło być łatwiejsze. Tylko że naród, tak jak w walce mnie słuchał, tak potem demokracja ma swoje prawa. Ta krytyka głównie się zaczęła po prezydenturze. Czy gdyby pan cofnąć czas, pan podjąłby jakieś inne w czasie, kiedy był pan prezydentem? Gdybym nie. Boję się pomyśleć, co by było, gdybym nie został prezydentem. Kiedy te reformy musielibyśmy robić, komuniści mieli chytry plan. Dopuśćmy ich do władzy na 35%. Oni wykonają tą brudną robotę, te PGR-y, te zakłady pozamykają, obciążymy ich i następnych wyborów żaden Solidaruch nie wygra. Komuniści otworzyli sobie po raz pierwszy możliwość zwycięstwa demokratycznego przez to, gdyby utrzymał się generał Jaruzelski i tamten układ, gdybym go nie rozbił, występując przeciwko kolegom i wszystkim, gdybym nie rozbił tamtego układu, sytuacja byłaby beznadziejna. Mówię, boję się pomyśleć, bo długo byśmy musieli czekać na następną solidarność już Europy Środkowo-Wschodniej, by powrócić na drogę reform. Oczywiście to jest pytanie, co by było, gdyby było i mogą zgadzać się, nie zgadzać. Ja jestem przekonany, bo na tym się znam, żebyśmy przegrali wszystko. Uratowałem przeciwko wszystkim zwycięstwo i mamy, a resztę to już demokracja. Gdyby mógł pan powiedzieć o postaciach, które są panu najbliższe ideowo? Myślę, że też historycznie i aktualnie, czy są takie... Nie szukam, nie chcę. Ja mam swoje pomysły i ja im mówię, albo poprawcie moje pomysły, albo je realizujcie. A jeżeli chodzi o demokrację za lat 50, jak będzie wyglądała? Po pierwsze, każdy polityk będzie miał założonego chipa. Taki mały, bardzo pojemny USB i będzie musiał wczytać wszystko, cokolwiek robi, z kim śpi. Wszystko wczytane, bo przecież nie będziemy chodzić za politykami, nie będziemy ich podglądać. Ma być wszystko. Chcesz być politykiem? To masz czipa i wszystko o tobie wiem.